Umiała Pani powiedzieć, że ta wypowiedź o dinozaurach była niefortunna, trochę się Pani, no, miała do tego dystans, a czy ta wypowiedź o naftalinie, czy to nie było trochę za dużo? Wie Pan, ja chciałam pokazać tą naftaliną, że ludzie, którzy dzisiaj mają staroświeckie poglądy, czyli poglądy takie, że kobieta to powinna być w kuchni, przy dzieciach i w kościele, to nie są te czasy, czyli odstają od tych czasów, że są nieadekwatni do czasów, które dzisiaj mamy. Jest XXI wiek, mamy wykształcone kobiety, które chcą być i matkami i pracować zawodowo, żeby nie rezygnować z tego. Są kobiety, które nie mają dzieci i chcą metody in vitro, żeby te dzieci mieć. Są młode dziewczyny, którą chcą mieć tabletkę dzień po bez recepty i mają do tego prawo, bo w Europie tak jest, a my jesteśmy w tej Europie. No więc chciałam powiedzieć tylko jedno, że ci, którzy dzisiaj tego wszystkiego zabraniają albo odbierają, to są osoby o archaicznych poglądach, a naftalina jest takim symbolem. Pokazałam również, zresztą też polecam, słownik frazeologiczny, słownik języka polskiego 2013 rok, gdzie pan przeczyta, co to znaczy czuć od kogoś naftalinę.